By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Hej, słuchajcie, przychodzę ze skończonymi produktami. Perlux. Ostatnio zakupiłam, a nie pokazywałam wam. Zakupiłam w sklepiku osiedlowym. Chyba było 7 zapachów, było 2 były strasznie śmierdzące. Piątkę wzięłam. Każdy z nich różnie kosztował. Od 10,98, 98, 8,98. Także średnia wychodziła 9 zł za litr. I słuchajcie, tu jest srebrny, taki metaliczny, jak samochód. Jest napisane glamour i perfuma narysowana. Słuchajcie, pachnie. Obłędnie. Przepraszam i dziękuję. Obłędnie. To jest taki mocny zapach, taki jak ja lubię. Taki jak właśnie mam nadzieję zawsze kupując taki fioletowy burgund albo czarny, żeby płyn tak właśnie pachniał. To jest bardzo mocny zapach, bardzo perfumowany, piękny. W całym mieszkaniu pachnie praniem. Kiedy zdejmujemy suche, jeszcze pachnie. Ja mam tutaj pranie już przygotowane, że tak powiem, zdjęte z ociekarki już 2 prania i schowałam ich do garderoby jeszcze, więc sobie tutaj czekają na lepszy czas, jak będę miała chwilę czasu, od 4 dni, czyli 2 prania już tak jakbym wyprała i położyłam je na sobie. Słuchajcie, przychodzę i cały czas pachnie. Także bardzo, bardzo fajny zapach, miły, mocny, ale bardzo miły. I drugi różowy, jak kisiel malinowy, pachnie... O fuj, pachnie właśnie tak jak kisiel malinowy. Bardziej powiedziałabym, że jak kisiel taki bezsmakowo-zapachowy, więc taki, tak jak pachnie, tak jak wygląda, tak jak pachnie gaciowy róż, no nie jest fajny. Ja wiem, tu niby są takie rzewelne, jakieś coś delikatny ma być, no nie wiem. Jakoś nie przemawia do mnie ten zapach i faktycznie przechodząc koło mokrych ubrań, które schną, na ociekarce ten zapach jest taki trochę duszący. Potem jak trochę przeschnął, już powiem wam, to ten zapach taki przechodząc, to tak nawet wąchnęłam i nawet tak przyjemnie pachnie, tak delikatnie, tak jakby był płyn dla dzieci, taki delikatny, jakoś lowela dla dzieci, jakoś tak się chyba nazywał. Taki ani zapachowy, ale trochę zapachowy, taki delikatny, soft, coś taki, wiecie, coś taki zapaszek pomiędzy. Więc to jest taki typ. Powiem tak, takie mocne 5,5. Dobra, 6 w maksie na 10, a tu takie dobre 9 na 10. Także polecam wam z czystym sumieniem obydwa zapachy. Wypróbujcie, bo warto, naprawdę. Nie są drogie, a faktycznie chyba polska to firma jest, Perlux? No jakoś tak, bo na pewno Nike się kończy, więc na pewno polska. Także dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.